Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku przedpremierowo przetestujemy sobie jako pierwsi w Polsce nowego zadymiarza, którym jest Angelo. Sprawdzimy dzisiaj jego 2 star powery, 2 gadżety oraz nowe skiny. Więc jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, bo w następnym odcinku będziemy testowali nowego zadymiarza, którą jest Melody. Nowy zadymiarz Angelo jest do kupienia za 169 gemów. Jest to strzelec wyborowy klasy epickiej. Let's go! I mamy to! Nowy zadymiarz Angelo. Angelo to zamieszkujący bagna miłości amorek. Nie wygląda. Ha! Taki trochę garbaty. Przemieniony w komara, krąży po kanałach, jak kanalarz, w poszukiwaniu zakochanych, aby olśnić ich swym nieodpartym urokiem. O Boże. No tutaj kogoś poniosło, on w ogóle nie jest uroczy. Nawet jeśli wymaga to dodatkowej spiczastej zachęty. Okej. Tak wygląda nasz Angelo. Nie no, on jest totalnie useless. On jeszcze dodatkowo swoje skrzydełka ma przyklejone na plastry. Nie mogę patrzeć. I strzała jest zatruta. Dobrze, moi drodzy państwo, sprawdźmy sobie opis naszego nowego zadymiarza. A więc tak, punkty życia na samym początku 3000. Szybkość ruchu, bardzo szybka, czyli tak jak Leon. Atak nazywa się wyceluj. Przytrzymaj celowanie, aby ładować strzały. Obrażenia 2200, zasięg bardzo daleki. Szybkość przeładowania bardzo szybka. Cechy. Ten zadymiarz może przemieszczać się po wodzie, czyli mamy kolejnego zadymiarza, który potrafi latać nad wodą. Tak jak Eve, coś pięknego. Super atak nazywa się witamy na bagnie. Welcome to the swamp. Angelo wytwarza trującą chmurę, która unosi się przez 8 sekund i zadaje obrażenia wrogom. Gdy Angelo pozostaje w chmurze, jego strzały stają się zatrute i zadają dodatkowe obrażenia rozłożone w czasie. O proszę, bardzo ciekawy zadymiarz. Do tego mamy jeszcze nową skórkę. Angelo Elf za 1000 blinksów, który też nie jest jakiś super piękny. No ale odblokujmy go. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie, że wy możecie zgarnąć Tifa Edgara. Wystarczy, że klikniecie pierwszy link, który znajduje się pod tym filmem i klikniecie przycisk wesprzyj twórcę. Albo wejdziecie do gierki na sam koniec do sklepu i wpiszecie kod Farel. Teraz na ekranie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka, który zgarnia Tifa Edgara. Gratuluję! Do rozdania mam jeszcze 5 skinów, więc bierzcie udział w konkursie. A teraz odblokowujemy nowego skina do Angelo Elfa. Okej, okay, I'm a drama. No dobra, na początku przetestujemy sobie normalnego skina i klikamy wypróbuj. Arena treningowa. Ponieważ, moi drodzy państwo, trzeba sprawdzić, jak ten zadymiarz się sprawuje bez gadżetów, bez niczego i na czym on polega. Dobra, na początku klikamy raz na przycisk. Strzelił 242 i kiedy ponaciskamy szybko, aha, jedną amunicję mamy. To jest najszybszy atak Angelo, czyli atakujemy po 242. Ale kiedy nasz przycisk przytrzymamy, cięciwa się naciąga. Okej, trzymam. Jest jakiś dodatkowy dźwięk, jakby stukania? Chyba tak. I zobaczcie, trzymam przycisk i cięciwa jest cały czas napięta i mogę się jeszcze przemieszczać. Czyli, uwaga, strzelam. Leci strzała i uderza za 2200. Okej. Strzelamy jeszcze raz. 2200. Teraz rzucamy bagno. Czy ja mogę tym bagnem gdzieś rzucić? Nie mogę. Tylko mogę rzucić te bagno pod siebie, rozumiem? Tak. I teraz kiedy zaatakuję, uwaga, strzelam raz za 242 i dostaję oponent po 60 damage'a przez 4 razy. Dobra. Jestem teraz ciekawy, czy jak naciągnę cięciwę mocniej, uderzę za 2200, ale będę miał pod sobą ustawione bagno, czy trucizna będzie atakowała też mocniej. Uwaga, sprawdzamy. Rzucamy bagno. Naciągam cięciwę i uwaga! 2200 i 550, 550, 550, jeszcze raz i ginie bot. Wow, mocny damage. Sprawdźmy jeszcze, czy jak rzucę bagno, a ktoś w nie wejdzie, dostaje damage. Uwaga, rzucam bagno. Boom. Tak jest, bagno bije po 500. Okej, okay. Ale jak długo bije po 500? Uwaga, sprawdzamy. Start, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 razy, dobra, myślałem, że będzie 9. Czyli tak naprawdę bagno zadaje 4000 damage'a. Mocne. No to teraz zagrajmy sobie zwykły meczek naszym Angelo na podstawowych statystykach. Lecimy. Na samym początku sprawdźmy sobie, na ile hitów otworzymy skrzynkę. Naciągamy cięciwę na maksa. Uwaga, 3, 2, 1. Bomba. O kurcze, 2300 zostało, a uderzyliśmy 2200. Uwaga, po! Czyli tak naprawdę otwieramy skrzynkę na 3 strzały na samym początku rozgrywki, jak odblokujemy Angelo. Kiedy nie mamy żadnych ulepszeń, ani żadnego power cubesa. Dobra, warto wiedzieć, uwaga. Nie trafiam, ej, powiem wam szczerze, że
Ta strzała dosyć długo leci. I to wcale nie jest takie proste celowanie tym zadymiarzem. O kurde, o kurde, o kurde. Przypał, przypał, leć komar. A! A! Czekaj, 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 czekaj. Ja zapominam, że on może latać nad wodą, patrzcie na to. Jaki trzat! To jest taka przewaga nad innymi graczami, że to koniec świata. Dobra, dostał jeszcze bombę na odległość. Nie trafiam go! Niesamowite. Dobra, dostaję. Dostaję. Dostaję takimi szybkimi atakami, postrzelajmy trochę. No! Tak sobie wam powiem. Wolno te strzały ładuję, myślałem, że będzie troszeczkę szybszy ten atak. Szeli. Dobra, dostała. Postarajmy się ją zatruć. Uwaga, patrzcie. Ult. I zatruta. Zatruta, 168. Zatruwamy znowu. Pyk, 168. Ej! Masz być zatruta. A, bo wyszedłem już z mojego pola trutki. Dlatego nie dostała kolejnego obrażenia. No dobra, postarajmy się trafić na ślepo. Bum! Dostała! Woo! Tak jest! Dwa ślepe strzały! Okej, okay, okej. Okay. Zadymiarz ciekawy, trochę trudny w sterowaniu i możemy się pogubić. Na przykład wtedy, kiedy mamy mało HP, a chcemy dalej atakować. A przyzwyczailiśmy się do tego, że musimy mieć naciągniętą cięciwę. Wtedy nasze życie się nie leczy. Więc to trzeba przemyśleć. Teraz ulepszamy sobie naszego zadymiarza na maksa. Maksymalny poziom, tak jest. Odblokowujemy pierwszy gadżet, który nazywa się Żądlący Start. Wznieś się w powietrze na sekundę. Podczas zbijania się odbiera pobliskim wrogom 660 punktów życia. Ładunki nawet 3. Odblokowywujemy i do tego wybieramy pierwszą gwiezdną moc, która nazywa się Wzmocnienie. Gdy Angelo znajduje się w obszarze tego super ataku, odzyskuje 600 punktów życia na sekundę. Kupujemy. Wybieramy nowego skinka, no i gramy jakiś meczyk treningowy. Mecz treningowy w trybie duo. No dobrze, jesteśmy w drużynie z Piperką. Co ciekawe, ona będzie pewnie szybko padała, więc mam tutaj szansę troszeczkę podymić. Okej, okay. Lecimy na maksymalnym poziomie. Najlepsze w tym zadymiarzu jest to, że może latać bezpośrednio, gdzie tylko mu się żywnie podoba. 8,5 tysiąca życia ma skrzynka. Widzę więcej teraz mają skrzynki życia, ale Angelo chyba sobie poradzi na maksymalnym poziomie. Tak, na maksymalnym poziomie otwieramy z naciągniętą cięciwą na maksa na 2 hity skrzynie. Za chwileczkę sprawdzimy sobie też gadżet. Rosa dostaje, leży. Wielkie starcie tak szybko, halo! Co tutaj się wydarzyło? Jak chcę z kimś się pobić? Nienawidzę tych botów, serio. Naciągamy cięciwę na maksa i uwaga. 7,40. No dobra. 6500. No gdzie jesteś, wariacik? O, tutaj jest ekipa, uwaga. Gadżet! I wskakuje do was. No dawajcie. O, ma 7! Gadżet, gadżet! Odlatujesz na komarze. Ja myślałem, że on ma też 1. Aha, 4400. No to nieźle. Atakuje, leci. Dostała! 8 koła. Mam mało HP, ryzykujemy. Nie trafiam. Strzał. No. Trutka. Strzał. Dostanie, ginie. Ośmiobitowiec zginął, bo został zarażony. Dobra, poczekamy na ośmiobitowca. Gdzie ty tam idziesz? Wracaj tutaj do mnie. Gdzie ośmiobitowiec? To niezły bot. Jak widzicie, gadżet jest mocny, dzięki niemu możemy mega szybko uciec przed kimś, jak ktoś stoi w krzakach, a my go nie widzieliśmy, więc możemy zawsze zrobić taki skok w bok. Czas odblokować drugi gadżet. Mistrz łucznictwa. Następnie użycie, wyceluj, przebija wrogów i otoczenie. O kurcze! Kupujemy. To może być mocne. A drugi star power nazywa się Flow. Po wejściu do wody Angelo porusza się o 25% szybciej. Fajne. Gramy tryb knockout. To jest idealna mapa pod naszego nowego zadymiarza Angelo. Jest woda. Można tutaj się kiwać z innymi graczami. No dobra, postaramy się kogoś pokonać przez ścianę, a najlepiej dwóch naraz. RT, RT idzie. Dostaje bombę. Dostał. Nie trafiłem. No i po mnie. I zepsułem jeszcze ulta, no dobra. Skupmy się jeszcze raz. Pamka dostała raz. RT dostaje dwa. Okej, okej. Strzelam przez ścianę. Dostaję! Dwóch teraz! Dwóch teraz przez ścianę! Coś pięknego! Dobra, dobra, dobra. Wchodzi, wchodzi, wchodzi mi. W moją trutkę wszedł i ostatni strzał przez ścianę. Dostaję! Dostaje! Widzicie, jaki ten Angelo jest kotem? Tylko musimy pamiętać, że jak użyjemy gadżetu i mamy naciągniętą cięciwę, no to już musimy ten strzał wypuścić. Dobra, zatruta. Raz. Dostała dwa! I zatruty RT trzy! Leży! Trzy strzały,
trzech porobionych. O kurcze, mocno. Spójrzcie na tą mapę, to jest mapa, na której wychował się Angelo. Tutaj możemy wylatywać za mapę, rozumiecie? I lecieć sobie w koło komarem. Coś pięknego. Mamy Balerona. Baleron już dostaje tutaj na dziółkę od kogoś. Od... O kurde, nie trafiłem. No i chodź, wariacie, i co mi tu zrobisz? Nic mi tu nie zrobisz. O kurcze, strefa. Albo mi zrobisz, zobaczymy. Dobra, dostał strzała na razie. Przez ścianę, przez ścianę. Przez ścianę, przez dwie ściany, przez jedną ścianę. Dostaję! Leży! Jaki strzał piękny, dobrze. Kiełek. Kiełek, trucizna na kiełka, strzał jeszcze zatruty. Nie może się kiełek leczyć. I dostaje dobijający strzał. No, co jest? Kiełek! Padasz. Wielkie starcie. Okej, okay. Kogo my tu mamy? Bula! O kurcze! Przypał! Przypał, 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 przypał! Pada! Niesamowite, bo nie miałem gadżetu, dzięki któremu mógłbym się ewakuować. Ach, ale i tak spoko meczy. Podsumowując, gadżet żądlący start, który wzbija nas w powietrze, jest lepszy, kiedy gramy solo lub duo, gdzie nie możemy paść, bo mamy tylko jedno życie. Natomiast drugi gadżet przyda nam się wtedy, kiedy gramy na przykład nagrodę, bo możemy zawsze kogoś powalić przez ścianę. Mega ciekawostka. No dobra, więc ja powiem wam szczerze, że chyba wolę grać z mistrzem łucznictwa oraz z pierwszym star powerem wzmocnienie. Kiedy rzucimy ulta, możemy się leczyć, więc zagrajmy jeszcze raz. No to lecimy tym komarem, widzowie. Jest kruk, nie ma żadnego bóla na szczęście, ale za to jest El Primo. Gramy bez power cubesów, na ostro, a co? Spójrzcie, jak ten komar naprawdę szybko lata. On jest mega szybkim zadymiarzem. Dobra, kiełek, dostaję bombę. Dobitka. Aż! Zostaw mnie. Raz, dwa, trzy. Aż dostaję na łeb. Raz, dwa, trzy. Aż dostaję na łeb. Raz, dwa, trzy. Aż leży. Bomba. Bomba. Nie trafił mnie ani razu. Colt. Zarażony, zarażony. Co? Co on robi ten Colt? Dobra, ten squeak mi skroił power cubesa, ale ja i tak nie zbieram. Bomba. Nie trafiam. Bomba. Trafiam. Krótka. No, chodź squeak. Tam jest. Dostaję. Dostał. Zatruty. Raz, dwa, trzy. Dobra, naciągamy cięciwe. Rico. Plomba. Plomba. Nie trafiam. Zostałem ze Squeakiem? Nie, z Rico zostałem. Chyba. Tak jest. Gramy przeciwko Rico. Mam 0 power cubesów. I strzelam do niego przez ściany. Cyk. Zatruwam go. Leczymy się szybko. Czekamy na ulta. Dostaję. Zatruty jest i leży. Dobra. Mam fajny plan i dobrą metę pod Angelo. Jeżeli zostajecie 1v1, macie jeszcze dostępny gadżet, który strzela przez ścianę i macie taką sytuację jak ja. Rzucacie ulta pod siebie, leczycie się i wtedy naciągacie cięciwe i się z gościem kiwacie. Nawet jak dostaniecie damage, no to wasze bagno was uleczy, a wy możecie w niego wtedy wcelować. Tak jak ja to zrobiłem teraz. Na dzisiaj to by było tyle. Wy, moi drodzy, pamiętajcie, aby brać udział w konkursie na Tifa Edgara. Nowy kozacki skin, który jest warty 199 gemów, może wylądować w twojej szafce. Klikaj pierwszy link w opisie, następnie przycisk wesprzyj twórcę, a w komentarzu napisz hashtag TiffEdgarGiveaway. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, hej!